Łukasz Fedorczyk, witam Państwa w kolejnym programie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest zastępca prezydenta Gliwic, pan Piotr Wieczorek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezydencie, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, to mówił pan, że jesteście w trakcie przygotowywania nowego projektu zamiast TBS-ów. Czy już coś więcej możemy w tej sprawie powiedzieć? Jeszcze może alternatywnego dla historycznych TBS-ów, dlatego że ten program w zasadzie przez rząd został zakończony i w związku z tym, że nie będzie kontynuowany, a cieszył się zainteresowaniem i można powiedzieć, że u nas w mieście miał powodzenie, cieszył się, uzyskał aprobatę społeczną. W związku z tym poszukiwaliśmy sposobów na jakąś kontynuację tego rodzaju budownictwa i myślę, że da się to po prostu zrobić na podobnych warunkach, z tym, że w naszej koncepcji będzie możliwość zakupu tego mieszkania albo od samego początku ideą będzie kupno docelowo tego mieszkania. Kiedy moglibyśmy się spodziewać wprowadzenia takich rozwiązań? No tutaj najwięcej do zrobienia mają nasze dwie spółki, które się tym zajmują i to pytanie powinno trafić do prezesów tych spółek, ale myślę, że w najbliższym czasie, dlatego że poprzednia formuła się wyczerpała i w związku z tym, żeby nie było próżni, no trzeba zaproponować coś nowego i Państwo nad tym pracują. A czy miasta, samorządy mogą liczyć na pomoc rządu w sprawie budowy takich mieszkań, czy już wie Pan coś może o jakimś programie? Nie, no tak jak powiedziałem, że taka formuła wsparcia samorządów, nie tylko samorządów, takich instytucji jak Towarzystwo Budownictwa Społecznego została wyczerpana i obecnie można powiedzieć, że praktycznie w tej sferze nie ma pomocy rządu. W 2011 roku posłowie zdecydowali, że będzie można wykupować te mieszkania w TBS-ach. Czy można już też robić to w Gliwicach? Formalnie, skoro można w całej Polsce, to w Gliwicach również. Z tym, że to jest tylko możliwość formalna. Natomiast jeżeli ktoś prześledził tą treść tej ustawy i przeliczył, jakie koszty musiałby ponieść w związku z wykupieniem ewentualnie swojego mieszkania, to każdy doszedł do wniosku, że to mu się po prostu nie opłaca i z tego powodu nie ma żadnej aktywności dzisiejszych najemców w tym kierunku, żeby nabyć to swoje mieszkanie, dlatego że z tego, co ja się dowiedziałem w tej sprawie, to ten rachunek wychodzi tak, że te mieszkania są droższe niż na rynku, w związku z tym naturalną jest decyzja o nie nabywaniu tych mieszkań. To po co ta ustawa w ogóle? Bo celem, moim zdaniem przynajmniej celem tej ustawy była możliwość nabywania tych mieszkań. Niemniej tak sformułowano warunki, że okazuje się, że to dzisiaj nieopłacalne i ta ustawa po prostu nie spełnia swojej funkcji. Albo będzie poprawiona, albo nie będzie spełniała oczekiwanej funkcji przez posłów. Panie prezydencie, po raz kolejny wracamy do tematów piłkarskich. Piast Gliwice w okienku transferowym się wzmocnił, ale jednak tych dwóch pierwszych meczów w Ekstraklasie nie można zaliczyć do udanych. No to jest sport. Jakby można było przewidzieć, że jakieś konkretne transfery zapewnią rezultaty bardzo oczekiwane, to wszyscy by tak robili i dalej byśmy mieli do czynienia z tym, że wynik jest nieprzewidywalny, bo wszyscy by się odpowiednio wzmacniali i ta konfrontacja by była po prostu między drużynami sporo silniejszymi. Dzisiaj no, myślę, że trenerzy i zarząd stara się te transfery prowadzić w sposób absolutnie racjonalny i na korzystne wyniki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Mam nadzieję, że już niedługo, bo oczywiście najważniejsze są punkty, których póki co nie ma. Można powtórzyć za klasykiem, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Wszystko można powtarzać, tylko to nie o to chodzi, co się powtarza. Ważne jest to, co się dzieje i najważniejsze, żeby tak się działo, żeby Piast miał coraz więcej punktów albo na początku jakieś w ogóle. Można Pana spotkać na wielu meczach, na praktycznie wszystkich meczach Piasta Gliwice. Jak Pan uważa, piłkarze wystraszyli się trochę tej Ekstraklasy? No, trudno mi powiedzieć, czy się wystraszyli Ekstraklasy, dlatego że no, w pierwszym meczu byli drużyną słabszą. Nie wiem, czy to jest wynik tremy, czy jeszcze czegoś innego, czy może jakieś
problemy z tą przygotowaniem. Natomiast w drugim meczu wydawało mi się, że Piast był trochę lepszą drużyną, niemniej przegrał. Taki jest sport. Nie zawsze drużyna, która sobie lepiej radzi na boisku, osiąga korzystny wynik. A jak pan obstawia wynik na mecz z Pogonią? Nie obstawiam, powiem tylko, że chciałbym, żeby Piast wygrał. W Gliwicach wkrótce pierwszy międzynarodowy mecz na nowym stadionie. Kto to będzie? Z kim zagra Piast? To może międzynarodowy, w tym sensie, że klub z innego państwa będzie grał z Piastem Gliwice i to ma być drużyna Borussii Dortmund, zawodnicy do 23 lat, wzmocnieni kilkoma zawodnikami z pierwszej drużyny, ale tutaj nie znam więcej szczegółów na temat składu tych drużyn. To będzie dobra promocja dla Gliwic? Myślę, że tu nie chodzi o promocję, ona nie jest głównym celem. Chodzi o to, żeby rozgrywać mecze z różnymi drużynami na różnych poziomach, no i próbować w ten sposób szlifować formę, a na pewno będzie to atrakcyjne wydarzenie. A czy promocja, no to zobaczymy, na ile ten mecz będzie atrakcyjny, bo oczywiście można się promować przy okazji atrakcyjnych wydarzeń. Jak się nie uda to widowisko, to też nie będzie dobrej promocji. No dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia za tydzień.